Zarząd Województwa Opolskiego taką kwotę na cały ten nabór przeznaczył, ponad 24,5 miliona złotych. Rozpoczynamy 7 października drugi nabór. Ten nabór będzie trwał od godziny 8 do 20. Decyduje kolejność wpływu wniosku o tym w przypadku, kiedy ta alokacja nie wystarczy na dofinansowanie do wszystkich projektów. Spodziewamy się bardzo dużego zainteresowania i spodziewamy się, że ta alokacja rzeczywiście będzie przekroczona. Dokonaliśmy pewnych zmian w dwóch obszarach. Pierwszy to jest obszar techniczny, czyli samo składanie tego wniosku. Tak jak wspomniał Pan Marszałek, nie będzie konieczności, żeby do samego wniosku dołączyć załączniki. Te załączniki w przypadku, kiedy projekt mieści się w tej puli 150% projektów, taki wnioskodawca będzie musiał wysłać do nas w ciągu 3 dni roboczych, będzie je musiał nadać. To jest zasadnicza różnica, ponieważ 15% takich przedsiębiorców zgłaszało nam tutaj, nie mogło załączyć tych załączników z różnych względów, więc podjęliśmy taką decyzję, że w tym naborze te załączniki nie będą musiały być dołączone do wniosku, tylko w ciągu 3 dni roboczych nadane. Decyduje tutaj nadanie na poczcie lub u kuriera, decyduje data nadania. Na naszej stronie pojawi się lista właśnie tych 150 projektów i tylko ci będą musieli te załączniki do nas wysłać. Natomiast oczywiście pojawi się również druga lista, to będzie lista takich oczekujących na rozpatrzenie. Te wnioski nie będą rozpatrywane, chyba że będziemy mieli jakąś dodatkową pulę, że takie środki się pojawią, na przykład z oszczędności, wtedy ewentualnie taką możliwość mamy, żeby te wnioski sprawdzać. To jest ta kwestia techniczna. Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć kwestię merytoryczną i tutaj zaznaczenie, że same kryteria nie uległy zmianie. Dalej obowiązuje kryterium nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Natomiast jesteśmy bogatsi o doświadczenia, tak jak wspomniał Pan Marszałek, myśmy przeanalizowali te regiony, które z powodzeniem, którym udało się przeprowadzić te nabory. Przeanalizowaliśmy też sposób, w jaki podchodzą i w tym drugim naborze to kryterium dotyczące braku płynności finansowej nie będzie już badane poprzez załącznik numer 3, czyli pokazanie zobowiązań według stanu na dzień, i nie będzie weryfikowany stan na koncie. Natomiast zmiana jest w tym zakresie taka, że ten nagły niedobór lub brak płynności będziemy weryfikowali przez spadki kolejno w 3 miesiącach. Wykazane od marca do sierpnia, te spadki muszą być, mówię o spadku obrotów, muszą być większe niż 30% w 3 kolejnych miesiącach.